Rozmowa telefoniczna. Zadzwonił telefon, odebrałem. Halo. Cisza. Jestem ktoś. Krzyczałem z ławki. Jestem, nie musisz tak krzyczeć. Trochę cierpliwości. Odezwał się głos obcego człowieka. Kim jesteś? Czego chcesz? Spytałem, poirytowany. Jestem miłością i chcę ciebie. Wariat, pomyślałem, jakby znał moje myśli. Nie jestem wariatem, nie odkładaj słuchawki. Nie odłożyłem. Dlaczego się tak irytujesz? Jesteś taki niecierpliwy. Ja codziennie znoszę twoje skargi i narzekania. Ja codziennie wysłuchuję twoich próśb. Przecież ja cię nie znam. Nie znasz miłości? Znam. Pomyślałem, ale ty nie jesteś miłością. Nie możesz. Przyznałem, okej, jestem Bogiem. Jestem miłością, odpowiedział spokojnie. Ty jesteś Bogiem? Przepraszam. Zrobiło mi się głupio, że tak na niego nakrzyczałem. Jestem synem Boga. Jezus, tak, ten Jezus, tak. Czego ode mnie chcesz? Chcę ciebie. Nie, nie, chcę cię przygarnąć i nauczyć żyć. Byś już nigdy nie spłonił. Chcę, abyś już nie cierpiał. Ale ja umiem żyć. Nie, ty potrafisz tylko istnieć jak każdy. Ale aby być szczęśliwym, trzeba żyć, nie tylko istnieć. Żyć? Nie istnieć? Ale jak to zrobić? Rób to, co ci serce każe, przestrzegaj przykazań. Te 10 przykazań i twoje serce są drogą do zbawienia. Ale to bardzo ciężko tak żyć. Tak ciężko, ale aby żyć, nie tylko istnieć. Musisz jeszcze zawsze oddawać dobro za zło. Nie trać żadnej ku temu okazji. Przecież to jest niemożliwe, ja tak nie potrafię. Muszę czasem komuś pokazać, kto tu rządzi. A gdybym ja postępował z tobą tak, jak ty postępujesz z innymi. Zmieszałem się, ale mi brakuje nadziei, wiary i miłości. Nadzieja jest ryzykiem, które trzeba podjąć. Nigdy ci jej nie zabraknie, jeśli uwierzysz we mnie. Bo jestem miłością, a miłość jest wszystkim. Ale jak mam wierzyć? Nie potrafię. Chcę, ale nie mogę. Módl się, w modlitwie jest niezmierzona siła. Modlić się o wiarę. Zawsze myślałem, że żeby się modlić, trzeba już wierzyć. Wtedy nie byłoby ludzi wierzących. No tak, ale ja nie umiem się modlić. Umiem tylko rapować, ciągle się rozpraszam. To jest bez sensu, nie jest bez sensu. Liczą się chęci, twe wersy płyną z serca i są dla mnie najpiękniejszą twą modlitwą, Rafi. Jeśli będziesz chciała, dostaniesz dar, nieraki dar. Modlitwy chcę, nie wystarczy chcieć, trzeba umieć prosić. A mnie przecież proszę, prosz modlitwą. Jak, skoro nie umiem się modlić, jak można prosić o dar? Modlitwy modlitwą, modlitwa nabiera znaczenia. Jeśli czegoś bardzo pragniesz, jeśli gorliwie o coś prosisz, w końcu to otrzymujesz. Jeśli będziesz prosić, otrzymasz i nauczysz się modlić. Będziesz się dalej modlić, o wiarę otrzymasz wiarę. Tylko pamiętaj, mówisz się nie o rzeczy, ale o siłę i mądrość, wiarę, nadzieję i miłość. Dziękuję, za tę rozmowę zrobię, co w mojej mocy.